Staszek opuszcza swoje gniazdo i o nim zapomina, ale on już zapomniał, podarł się. Czego nawet jeszcze dzisiaj nie znamy, być może nawet niektórzy wiedzą, że to istnieje. Jest to opowiadanie historyczne o Szprotawie, XIX-wiecznej Szprotawie, opartej na realiach. I prawdopodobnie tu głównym bohaterem jest sam Laube, który zastanawia się w duszy, w sercu, czy warto było wyfrunąć w daleki świat za karierą, czy może zostać na miejscu w Szprotawie, uczyć się zawodu ojcowskiego murarza i tutaj cały swój los życiowy spędzić. To, drodzy Państwo, też nie koniec wszystkiego, co zrobił też Laube. To była postać, można by było przyrównać, nie chcę do Mickiewicza, nie chcę do Słowackiego, ale może jak Krasicki, może Fredry. To jest tak postać dzisiaj znana i ceniona w literaturze niemieckiej. Jak bardzo była jeszcze szanowna i ceniona, drodzy Państwo, to się wydaje aż niewiarygodne. Nawet po jego śmierci burmistrz Wiednia w rocznicę urodzin Laubego przysyła do Szprotawy kwiaty pod pomnik i korespondencję gratulacyjną na ręce burmistrza Szprotawy. Więcej o projekcie powiemy jeszcze po spektaklu, a w tym momencie chciałbym Państwu podziękować i serdecznie zaprosić na dzieło Polen, Polacy w oryginalnej adaptacji pani Małgorzaty Skawińskiej. Dziękuję.